23 lipca 2023 roku kamera wideo w samochodzie kobiety uchwyciła szczególnie niepokojący incydent w Oakland. Nagranie pokazuje kobietę jadącą Skyline Boulevard za białym Dodge Chargerem. Słaba jakość wideo może być spowodowana kamerą w samochodzie kobiety lub możliwą kompresją podczas transferu wideo na komputer, ale bez względu na to, tak wygląda oryginalne nagranie. Oprócz samochodu kobiety i białego Chargera nie ma na drodze innych pojazdów. Come on now, quit around. No. Nagle Dodge zwalnia i zatrzymuje się na środku drogi, blokując kobietę. Kiedy Dodge zatrzymuje się przed jej samochodem, kierowca natychmiast zdaje sobie sprawę, że coś jest nie tak i zaczyna odczuwać strach. Niestety, nic nie mogło jej przygotować na to, co miała przeżyć. Po wyjściu z pojazdu dwóch mężczyzn próbuje wejść do samochodu kobiety, a jeden z nich zaczyna uderzać w okno, aby ją zmusić do wyjścia. Choć wpada w panikę i krzyczy, kierowca zachowuje zimną krew, naciska gaz i odjeżdża. Na szczęście nie została śledzona i bezpiecznie dotarła do domu. W późniejszym wywiadzie kobieta, która zdecydowała się zachować anonimowość, powiedziała, że jeździła tą trasą przez 38 lat i nigdy wcześniej nie padła ofiarą kradzieży samochodu. Chociaż jeszcze nie dokonano żadnych aresztowań, policja podejrzewa, że mężczyźni, którzy zaatakowali kobietę, mogą być powiązani z innymi przypadkami kradzieży samochodów w okolicy East Oakland Hills i planują kontynuować śledztwo, dopóki ich nie znajdą. Kobieta ostatecznie podjęła właściwą decyzję, uciekając. Gdyby uległa strachowi i wyszła z samochodu, kradzież prawdopodobnie byłaby najmniejszym z jej zmartwień. To niezwykle niepokojące zdarzenie miało miejsce około godziny 7 rano, 18 maja 2021 roku w West Pensacola na Florydzie. Na nagraniu z kamery zamontowanej w pobliskim zaparkowanym samochodzie można zobaczyć 11-letnią dziewczynkę klęczącą na trawie, czekającą na autobus szkolny. Kilka sekund po rozpoczęciu nagrania biały Dodge Journey krąży wokół dziewczynki, która chociaż go zauważa, nie wydaje się być zaniepokojona. Niestety, mężczyzna za kierownicą Dodge'a nie jeździł po okolicy bez powodu, jak mogła sobie wyobrazić dziewczynka. Minutę później ten sam biały samochód zatrzymuje się na skraju ronda, a kierowca jest zupełnie nieświadomy tego, że jego tablice rejestracyjne są widoczne i wszystko jest nagrywane. Ponownie dziewczynka obraca głowę i patrzy na biały samochód kilka razy, ale nie ma jeszcze prawdziwego powodu do strachu, więc zostaje tam, gdzie jest. Wtedy kierowca wychodzi z samochodu. W akcie czystego zła mężczyzna próbuje porwać dziewczynkę i zanieść ją do swojego samochodu. Dziewczynka dzielnie stawia opór, a ostatecznie mężczyzna potyka się. Po zorientowaniu się, że został zdemaskowany, mężczyzna ucieka do swojego samochodu i odjeżdża. Przerażające jest pomyśleć, co mogłoby się stać z dziewczynką, gdyby mężczyzna nie potknął się i nie upadł, ale na szczęście jego tablica rejestracyjna ułatwiła policji jego śledzenie i aresztowanie jeszcze tego samego wieczoru. Później w nocy szeryf West Pensacola zidentyfikowało podejrzanego jako 30-letniego Jareda Paula Stange. Według raportu policyjnego był on uzbrojony w nóż w chwili ataku. Ujawniono również, że podejrzany miał długą historię przestępstw. W trakcie dochodzenia policja ustaliła również, że Dodge Journey, którym kierował, został świeżo pomalowany, najprawdopodobniej w celu uniknięcia wykrycia. Niepokojąco, dwa tygodnie przed incydentem, dziewczynka wspomniała swojemu dyrektorowi szkoły, że mężczyzna w białym samochodzie
zatrzymał się przy jej przystanku autobusowym i rozmawiał z nią. Ale szkoła nie podjęła żadnych działań, aby ją ochronić po tym ataku. Jared Stango został oskarżony o próbę porwania dziecka, napaść i pobicie. Na szczęście dziewczynce nic się nie stało, chociaż oczywiście była wstrząśnięta zdarzeniami, przez które przeszła tego ranka. W 2016 roku YouTuber o pseudonimie Bear with Hat opublikował ten niepokojący materiał, który nagrał na swoim telefonie w czerwcu tego samego roku. W opisie filmu przesyłający wyjaśnił, że po opuszczeniu domu swojego przyjaciela w Keller, Texas, zauważył białego Dodge Challengera, który go śledził. Podejrzewając, że jest śledzony, udawał, że wjeżdża na autostradę, ale w ostatniej chwili skręcił na drogę serwisową. Ku swojemu przerażeniu biały samochód również skręcił na tę drogę i nadal go śledził. Aby próbować pozbyć się białego samochodu, mężczyzna nagle zawrócił na wiadukt i zatrzymał się po drugiej stronie autostrady. Kiedy zobaczył, że Dodge nadal go śledzi, odjechał i zatrzymał się na pasie skrętu przed szpitalem na następnym skrzyżowaniu. Wtedy to biały samochód zatrzymał się tuż przed nim, a lewy kierunkowskaz nadal migał. I tutaj rzeczy zaczęły przybierać mroczniejszy obrót wydarzeń. Kilka sekund po rozpoczęciu nagrywania przestępcy, by spróbować uchwycić numer rejestracyjny samochodu, wysiedli z Dodge'a i zbliżyli się do auta. Inny mężczyzna, który nie został uchwycony przez telefon ofiary, również wysiadł z samochodu, ale zrobił to zanim mógł go wyraźnie uchwycić na kamerze. W opisie filmu ofiara wspomniała również, że gdyby mężczyzna po stronie pasażera nie zdążył się wycofać na czas, prawdopodobnie przejechałby go. W pewnym momencie w trakcie ucieczki YouTuber upuścił swój telefon na podłogę, by skoncentrować się na drodze i skierował się do sklepu spożywczego, wiedząc, że prawdopodobnie tam będzie stał policjant. Gdy kierowca Dodge'a zobaczył, że zmierza w kierunku funkcjonariusza, przerwał pościg i uciekł w innym kierunku. Ze względu na szybką reakcję i bystry umysł YouTubera, prawdopodobnie nigdy nie poznamy planów tych dwóch mężczyzn, ale patrząc na ich groźne zachowanie, na pewno nie miało to być nic dobrego. To nagranie pochodzi z 2 listopada 2014 roku i pokazuje samochód pędzący autostradą około północy. Kilka sekund później wideo pokazuje kierowcę zwalniającego, by uniknąć uderzenia w podejrzane przeszkody drogowe złożone tylko z dwóch pachołków blokujących całą drogę. Kiedy kierowca zatrzymuje swój samochód, jego reflektory w złowrogim świetle oświetlają dolną część ciała mężczyzny podchodzącego podejrzanie w kierunku jego pojazdu. Kiedy próbuje przejechać przez pachołki, mężczyzna staje mu na drodze, blokując samochód. What's going on? Can I help you with something? Yes. Wyczuwając, że coś jest nie tak, kierowca natychmiast woła do mężczyzny, próbując uzyskać wyjaśnienie. Być może nie był to najlepszy pomysł, by angażować się w rozmowę z mężczyzną, który umieścił pachołki na środku autostrady, ale z drugiej strony mogły być one tam z różnych powodów. W opisie wideo przesyłający wspomniał, że gdy tylko zapytał mężczyznę, czy potrzebuje pomocy, zobaczył, jak ten sięgnął do kieszeni. Wtedy kierowca postanowił zagrać ostrożnie i odjechał. Według przesyłającego mężczyzna i jego wspólnik zostali później zatrzymani przez policję, ale dziwnym trafem zostali oskarżeni tylko o prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu. Jeśli mężczyzna miałby więcej czasu, można tylko zgadywać, co zrobiłby dalej, ale na szczęście kierowca nie czekał wystarczająco długo, aby się tego dowiedzieć.
To nagranie z kamery samochodowej zostało zarejestrowane we wczesnych godzinach porannych 2 maja 2012 roku w Browns Plains w Australii. Na nagraniu widać biały samochód, który porusza się przez serię rond, dojeżdżając do prostej drogi. Wszystko wydaje się spokojne na początku, ale zaledwie 10 sekund od rozpoczęcia nagrania coś niepokojącego dzieje się przed samochodem. Widać kobietę przechodzącą przez ulicę dokładnie w momencie, gdy samochód przejeżdża i praktycznie wchodzi pod koła. Kilka sekund później jakiś mężczyzna pędzi w stronę domniemanej ofiary i próbuje zatrzymać kierowcę, samochód odjeżdża. Gdyby kierowca był rozkojarzony lub zszokowany incydentem, mógłby popełnić błąd i zatrzymałby się, żeby sprawdzić, czy kobiecie nic nie jest. Na szczęście kiepskie aktorstwo mężczyzny i kobiety sprawiło, że było oczywiste, iż coś podejrzanego się dzieje i że kierowca prawdopodobnie byłby w niebezpieczeństwie, gdyby wysiadł z auta. Trudno jest dokładnie ocenić intencje kogoś wystarczająco szalonego, by rzucić się pod nadjeżdżający samochód i narazić się na niebezpieczeństwo, ale według opisu w oryginalnym nagraniu kierowca początkowo pomyślał, że cały incydent był sfingowany, aby dokonać oszustwa na ubezpieczeniu. Chociaż była to pierwsza myśl kierowcy, powód, dla którego tak szybko odjechał, był zupełnie inny. Tego samego ranka kierowca zgłosił incydent policji i wspomniał w oświadczeniu, że chociaż nie zostało to uchwycone przez kamerę samochodową, gdy mężczyzna na poboczu wybiegł, aby pomóc domniemanej rannej kobiecie, to grupa mężczyzn była widziana schowana w krzakach i biegli w stronę pojazdu od tyłu. Przeanalizował sytuację, co by się stało, gdyby wyszedł z samochodu. Kierowca natychmiast odjechał, aby uniknąć potencjalnego porwania, wymuszenia lub nawet uprowadzenia. Według komisariatu policji Browns Plains po zgłoszeniu przeprowadzono dochodzenie, ale osoby zaangażowane nigdy nie zostały odnalezione. Nie wiadomo, co mogłoby się stać, gdyby kierowca wysiadł z samochodu, aby ocenić rzekome obrażenia kobiety lub nawet gdyby pozostał tam dłużej w swoim aucie. Można tylko przypuszczać, że mężczyźni próbowali go wydostać z auta w jakimś okropnym celu. 21 listopada 2018 roku 24-letnia kobieta o imieniu Vanessa Don siedziała na tylnej kanapie samochodu swojej matki z 2-letnią córką, czekając aż mama Vanessy skończy spotkanie biznesowe. W pewnym momencie podczas oczekiwania Vanessa zauważyła podejrzanego mężczyznę przechodzącego obok nich. Niemal natychmiast po wyjściu z kadru mężczyzna obraca się i zbliża się do samochodu. Zaskakująco spokojnie wchodzi do Chevroleta przez niezamknięte drzwi pasażera, gdzie znajdują się Vanessa i jej córka siedzące na tylnej kanapie. Zrozumiale przerażona Vanessa słychać, jak krzyczy na mężczyznę. Chociaż reszta incydentu nie została uchwycona na kamerze, Vanessa relacjonuje, że gdy tylko mężczyzna zobaczył ją, uśmiechnął się w niepokojący sposób, zamknął drzwi i odjechał swoim czarnym pick-upem. Po zgłoszeniu incydentu policji i opublikowaniu nagrania na Facebooku, niektórzy widzowie teoretyzowali, że mężczyzna może po prostu zobaczył córkę Vanessy i myślał, że jest sama, więc próbował ją porwać. Jednak inni uważali, że nie widział nikogo i próbował po prostu ukraść samochód. Zaledwie 3 dni później funkcjonariusze jednostki przestępstw majątkowych zauważyli mężczyznę wjeżdżającego samochodem na parking w pobliżu miejsca incydentu. Według raportu policji, gdy tylko mężczyzna wysiadł z samochodu i wszedł do budynku mieszkalnego, policjanci poszli za nim i aresztowali go. Mężczyznę natychmiast zidentyfikowano jako 38-letniego Koriego Ole, a jak później się okazało, samochód, którym się poruszał, był kradziony, co potwierdzało, że próbował tylko ukraść samochód Vanessy. Wewnątrz jego samochodu policja znalazła również kilka skradzionych przedmiotów z jego wcześniejszych kradzieży, wraz z dużą ilością przypadkowych paragonów, które wskazywały, że mężczyzna dokonywał oszustw.
Według dokumentów sądowych, które zostały opublikowane kilka miesięcy później, incydent z Vanessą nie był pierwszym przestępstwem Corey'ego, po tym jak policja mogła połączyć go z kilkoma innymi podobnymi incydentami z wcześniejszego roku. Corey został oskarżony o kilka przestępstw, posiadanie skradzionego mienia, 3 zarzuty kradzieży, 2 zarzuty napaści, grożenia, próbę kradzieży pojazdu i oszustwo. Na szczęście Vanessa była wystarczająco sprytna, by wystraszyć go krzykiem, zanim mógł zrobić coś jeszcze. To następne nagranie pochodzi z 26 grudnia 2017 roku. W Tajlandii wczesnym rankiem 30-letni operator radiowy o imieniu Mana spoglądał na swój telefon, gdy wracał do samochodu z biura. Wtedy stało się coś szokującego. Gdy przechodził obok linii energetycznych, kable elektryczne nad jego głową wybuchły spontanicznie. Gdyby zareagował o ułamek sekundy później, Mana zostałby uderzony przez linię energetyczną, co najprawdopodobniej zakończyłoby się tragicznie. Jak później ujawnił w wywiadzie, eksplozję spowodował przegrzany przewód elektryczny, który stopił pobliskie kable. W czasie incydentu miasto nawiedziły silne opady deszczu, co tylko pogorszyło sytuację. Według źródeł bliskich ofierze, niektóre miasta w Tajlandii są znane z niebezpiecznych linii energetycznych, które obficie występują na ulicach i stanowią znaczne zagrożenie dla tych, którzy znajdują się pod nimi. To nagranie zostało wrzucone na YouTube w 2016 roku przez mężczyznę o imieniu Michael Bashard, który wspomniał, że jego kamera samochodowa uchwyciła następujący incydent w Denver, Colorado, gdy wracał z pracy. Skup uwagę na ciężarówce, która pojawia się w lewym rogu ekranu. Kiedy ciężarówka zbliża się do wiaduktu, kierowca zbyt szybko wchodzi w zakręt, powodując przewrócenie się pojazdu, który niemal wyleciał z wiaduktu z autostrady. Gdy ciężarówka uderza w barierkę, bok pojazdu pęka, co powoduje, że setki puszek piwa Miller Genuine Craft spadają na autostradę poniżej. Po incydencie ruch został sparaliżowany po obu stronach autostrady. Ciężarówka była holowana, a ekipy sprzątające usuwały piwo, które rozlało się na pasy w kierunku północnym. Gdyby ciężarówka jechała trochę szybciej, spadłaby na drogę poniżej i spowodowała straszliwy wypadek. Na szczęście jednak w trakcie incydentu nikt nie ucierpiał.